Wszystko zaczęło się około 5 lat temu, kiedy do Polski przyjechała grupa młodych producentów rolnych z Teksasu. Wówczas zrodził się pomysł, aby cyklicznie prowadzić wymianę młodych rolników między naszym krajem, a drugim co do wielkości stanem USA. Program wymiany jest wspierany m.in. przez grupę Azoty. Tegoroczny pobyt w Teksasie polskich młodych rolników trwał od 18 czerwca do 25 lipca. Uczestnicy podzielili się swymi wrażeniami podczas konferencji w podwarszawskim Radzikowie. Część pobytu w Teksasie była zaplanowana przez profesora, który nadzorował jakby z ramienia amerykańskiego uniwersytetu. Mieliśmy tam zwiedzanie około tygodnia, powiedzmy. Widzieliśmy Kapitol, jakby różne ważne rzeczy administracyjne na uniwersytecie. Ogólnie cała wycieczka była pod skrzydłami pana Jimmy'ego Mazurkiewicza i on zadbał o to, żebyśmy poznali także Teksas od takiej troszkę podszewki. Także byliśmy szeryfa w biurze, byliśmy w więzieniu, byliśmy w takim małym sądzie jakby. Przestrzeń, temperatura. Generalnie jest płasko, widać wszystko. To nie jest tak jak u nas, że jakieś dolinki, wzgórza, coś takiego. Po prostu jest stół, widać u nas horyzont widać do 4 km, u nich to jest do 20, jak nie więcej. Każdą burzę można obejrzeć w całości, widoki są niesamowite. To na pewno otwartość ludzi, każdy, kogo się nowego nie poznało, no to od razu, co tam słychać, mówi, jak tam u ciebie, czym się zajmujesz. No generalnie jak w rodzinie z każdym, każdy jest otwarty, chce pokazać jak najwięcej, poświęcają swój czas, nie zastanawiają się w ogóle, czy mają coś do zrobienia, czy nie. Tylko jak widzą, że mogą komuś coś pokazać, coś interesującego zaprezentować ze swojej strony, to są bardzo otwarci. Cały Teksas ma swój pewien charakter. Ma coś takiego szczególnego w sobie. Przede wszystkim swój styl. Założyłam się specjalnie takie buty, kowbojki. Kapelusze były piękne, każdy miał taki super pas. Muzyka country leciała w aucie, kiedy jeździliśmy po długich, długich drogach, które były po horyzont i to jak z filmu, dosłownie. I to nie jedna droga, tylko każda droga była po horyzont. Każdy z nas trafił do innego gospodarstwa. Moje gospodarstwo było o powierzchni około 6000 hektarów. Z tego, że ja prowadzę hodowlę bydła mięsnego, także również gospodarstwo, do którego trafiłem, posiadało około 500 mamek mięsnych, bo to mamki rasy Limuzę. Pracowałem głównie przy bydle mięsnym oraz przy bawełnie, bo to jakby była druga gałęź produkcji w tymże gospodarstwie. Ja miałem o tyle szczęście, że po trafieniu na miejsce docelowe do swoich gospodarzy skończył się sezon na arbuzy, czyli skończyli zbiór, a jeszcze nie zaczęły się wysiewy różnych czy warzyw, czy zbóż. Byli jeszcze przed cebulą, przed jalapeno, a w trakcie zbioru kukurydzy i bawełny. Także moje główne zajęcie to polegało na rozmowie z nimi, siedzenie w kombajnie i luźnej rozmowie, wymianie doświadczeń. Ciekawe były wjazdy na pole, bo całe pole było ogrodzone albo pastuchem elektrycznym, co było rzadziej, bo przeważnie były to takie po prostu druty. A bramy na pole to była taka krata na ziemi, która była zbudowana z takich grubych rur, gdzieś takie grube rury i po prostu te rury były od siebie oddalone taką szczeliną i to powodowało to, że krowa przez to nie umiała przejść, bo sobie połamała nogi. I natomiast każda maszyna potrafiła przejechać. Człowiek też jak się postarał, to tam nie wpadł i sobie nogi nie złamał. Także to jest ciekawe, nie widziałam tego w Polsce. Ja myślę, że przede wszystkim genetyka. Tu mogę podać na przykład historię związaną z jakby wcześniejszym wyjazdem osoby na ten program. Dzięki temu mamy już pierwszego w Polsce beefmastera. Pan Karmowski, który uczestniczył również tak jak ja w tym programie, sukcesywnie zaimportował zarodek, dzięki czemu ta rasa zaczyna pojawiać się również w Polsce. Jeżeli chodzi o nawożenie, z tego co rozmawiałem z ludźmi, nie różni się wiele od tego, które jest stosowane u nas. Ziemia tak naprawdę, no rośliny są podobne, potrzebują takich samych składników, może ze względu tylko na środowisko, temperaturę, dawki są ewentualnie trochę inne, ale generalnie różnic jakichś znaczących nie ma. W gospodarstwie, w którym jakby pracowałem, wszystkie pastwiska, łąki jakby nie były nawożone,
a znów, jeżeli mamy wziąć pod uwagę nawożenie pól uprawnych, było wszystko stosowane w jakby substancje płynne. Nie były używane substancje w stanie stałym do nawożenia. Organizatorem współpracy po naszej stronie jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, a koordynacją programu ze strony polskiej zajmuje się Katarzyna Boczek, zaś po stronie amerykańskiej 5 organizacji branżowych związanych z rolnictwem. W tej chwili już 5. rok kontynuujemy tą wymianę. 50 młodych rolników z Polski wyjechało do Teksasu do gospodarstw. Podobna liczba z Teksasu, bo to jest dwustronna wymiana, przyjechała do Polski. Odbyła staż w naszych gospodarstwach. Myślę, że jest to bardzo pouczające, są to bardzo pouczające wyjazdy, przenoszące wiele doświadczeń z Teksasu do Polski, jak również Teksańczycy wynoszą te doświadczenia z Polski do Teksasu. Współpraca nie ogranicza się jedynie do wymiany młodzieży. Strona polska organizuje również dla bardziej doświadczonych producentów i grup producenckich wyjazdy studyjne, podczas których omawiane są konkretne tematy. Okazuje się, że część doświadczeń Teksańczyków z powodzeniem udało się przenieść na polski grunt. Taki wyjazd organizujemy 20-kilkuosobowy i realizujemy tam na wyjeździe konkretne tematy. Pierwszy wyjazd poświęcony był uprawie gleby w warunkach teksańskich przy braku wilgoci. I wówczas z tego wyjazdu zrodził się pomysł dzięki spostrzegawczości i bystrości tutaj pana Wiesława Gryna importu uprawy pasowej do warunków Polski. Właśnie z Teksasu wtedy po tym wyjeździe, po przyjeździe skonstruował maszynę do uprawy pasowej, wypróbował w swoim gospodarstwie, unowocześnił i praktycznie od tego czasu, ja tak określam, rozpoczęła się jakby nowa era uprawy związanej z uprawą pasową już na terenie całej Polski. Chętni do wzięcia udziału w wymianie muszą spełnić odpowiednie warunki, które szczegółowo opisane są na stronie internetowej Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. O programie dowiedziałem się jakby od moich znajomych, którzy brali już udział w tymże programie. Kryteria były dość proste. Znajomość języka angielskiego, chęć poznania czegoś nowego jakby w rolnictwie. To był chyba początek lutego. Wzięliśmy udział w kwalifikacji. Było nas tam ze 20-25 osób może. Generalnie wyglądało to jak ustna matura z angielskiego. Wchodziliśmy, oni zadawali pytania, my odpowiadaliśmy. Luźna rozmowa. Później się dowiedzieliśmy, kto się dostał. I to wszystko było na podstawie generalnie znajomości języka angielskiego. I to była podstawa do tego. Osoby były młode, musiało być do 26 roku życia. I każdy z nas wchodził po kolei do sali, w którym byli przedstawiciele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych oraz pewnych firm, które dofinansowują wyjazd. No i każda osoba opowiadała trochę o sobie z początku, a później odpowiadała na zadawane jej pytania. I cała rozmowa odbywała się w języku angielskim. Realizowany od 5 lat program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rolników, ale także jest dostrzegany przez najwyższe władze w Polsce. Koordynujący działania po stronie amerykańskiej profesor Jim Mazurkiewicz został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak zapewniają organizatorzy, program wymiany młodzieży i wyjazdów studyjnych będzie realizowany w następnych latach.